Witam w trzecim odcinku Drabiny Sztuki. Plama to oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury mieszczący się na Zaspie. Odbywa się w nim wiele spektakli i wystaw, ale możecie się zastanawiać, dlaczego jego nazwa nawiązuje do czegoś, co raczej nie kojarzy się zbyt dobrze. W końcu, kiedy mówimy o plamie, to zazwyczaj mamy na myśli to, że coś jest brudne, że coś wymaga tego, żeby to wyprać, wyczyścić, zmazać. Ale plama to również istotne pojęcie z dziedziny malarstwa. Pamiętacie pierwszy odcinek poświęcony punktowi? Jezioro zajęcze, które mamy na stogach, w dużym powiększeniu rozlewa się na cały ekran. Jeżeli jednak zmienić skalę mapy, staje się punkcikiem. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy odwrotną operację. To znaczy bierzemy punkt i rozlewamy go na cały ekran. Ale można też inaczej. Wasyl Kandyński we wspomnianej już książce Punkt i linia a płaszczyzna mówi o tym, że jeżeli zestawić punkt z czymś jeszcze mniejszym, na przykład bardzo cienką linią, to wówczas punkt przestaje być punktem, a staje się płaszczyzną. To znaczy przestaje wyglądać jak kropka, a zaczyna bardziej wyglądać jak powierzchnia, jak plama. I tutaj, nawiasem mówiąc, dotykamy tematu rzeki. To znaczy płaskości malarstwa. Jeszcze do tego wrócimy, ale na razie powiedzmy sobie tyle, że o ile nie zawsze maluje się na płaskiej powierzchni, to jednak płaszczyzna odgrywa w malarstwie zazwyczaj dość istotną rolę. Ale dlaczego właściwie wracamy do punktu? Otóż gdybyśmy chcieli punkt narysować, można teraz powiedzieć, że mamy kartkę z plamą. Teraz już nie jest z plamą, teraz już jest wręcz plamista. Otóż nie od dziś wiadomo, że malarze lubią się brudzić. Malowanie generalnie polega na plamieniu płótna bądź innego podłoża. Każde dotknięcie pędzla zostawia na podłożu plamę. Niektórzy malarze robią to w sposób opanowany. Let's decide. Maybe there's a happy tree. Evergreen tree. He lives right there. Start with just touching the canvas. Use just the corner of the brush, just the corner, and begin pushing, making the bristles bend slightly downward. A inni nieco bardziej energicznie. Tak rozumiana nagła plama odegrała ważną rolę w nurcie malarstwa zwanym taszyzmem, od francuskiego tache. Powstało w nim wiele abstrakcyjnych, to znaczy nie przedstawiających żadnej konkretnej rzeczy, dynamicznych, agresywnych, bezkształtnych obrazów. Takie właśnie taszystowskie rozumienie plamy naprowadza nas na sposób, w jaki najczęściej rozumie się to słowo w kontekście malarstwa. I chociaż każda maleńka kropka bądź kreska, fizycznie rzecz biorąc, jest plamą, to jednak w kontekście malarstwa najczęściej rozumiemy poprzez to słowo jakąś powierzchnię. Plama może mieć dowolny kształt i dowolny rozmiar, a w jej wnętrzu mogą dziać się najróżniejsze rzeczy. Jeżeli weźmiemy tłustą farbę olejną, oleje mają zazwyczaj konsystencję pasty, to możemy zrobić plamę, która nie jest płaska. Jeżeli z kolei użyjemy mocno rozwodnionego akrylu, to nasza plama będzie prześwitująca, przeźroczysta. Widać zatem, że słowo plama zawiera w sobie te wszystkie rzeczy, o których zazwyczaj trudno mówić w kontekście kreski bądź kropki. Mam na myśli, że zawiera w sobie opis tego, co dzieje się na powierzchni danego obiektu. W przypadku punktu bądź kreski
Zazwyczaj nie mówimy o tym, co dzieje się na ich powierzchni, ponieważ są to obiekty bardzo małe. Plama jest zatem czymś innym. A więc to nie jest plama. Chociaż jeżeli zmrużyć oczy, mamy tu ciekawy przykład plamy o niewyraźnej krawędzi. Widać, że jest, ale nie wiadomo do końca, gdzie się zaczyna. Warto przy tej okazji wspomnieć o specjalnym rodzaju plamy, o apli. Apla to, mówiąc krótko, płaska plama. Idealnie płaska plama. To znaczy taka, w obrębie której nie dzieją się te wszystkie wypukłości, przezroczystości, przejścia itd. Po prostu kolor położony na blachę, jak przy malowaniu ściany w pokoju. Uwaga! Niektórzy uważają, że apla jest po prostu synonimem plamy i że plama w rozumieniu potocznym, to znaczy pewnego śladu malarskiego, w którym dzieją się te przejścia, wypukłości itd., to nie jest w sensie techniczno-malarskim plama. A skoro już mówiliśmy o malowaniu pokoju, to polecam wygooglać japońską artystkę Yayoi Kusamę, która właśnie na kropkowaniu i plamieniu oparła całą swoją artystyczną karierę. Co o tym myślicie? Pora na rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka. Pytanie brzmiało: jaka para znaków jest zrozumiała głównie dla Polaków i Ukraińców, a nie zrozumiała dla innych narodowości? Chodzi oczywiście o oznaczanie toalet przy pomocy kółka i trójkąta. Ten sposób oznaczania jest znany głównie w Polsce i na Ukrainie. I nic dziwnego, że obcokrajowcy przyjeżdżający do naszego kraju mają problem ze znalezieniem właściwej kabiny. Między innymi ze względu na kompatybilność z resztą świata odchodzi się już od tego systemu na rzecz piktogramów przedstawiających ludziki ze spódniczką lub bez. Zagadka na dziś. W jaki sposób da się zrobić taką plamę, żeby można ją było usunąć bez dotykania rzeczy, na której plama leży? Podpowiedź znajdziecie w słownikach.